Dziękuję, drodzy Państwo. Szkoła memów. Nieprzypadkowy oczywiście temat, zarówno ten główny, jak i podtemat. Ale ja bym chciał się dzisiaj pokusić o trochę przeglądowego podejścia do tego, co robimy i co jest do zaoferowania w obrębie analiz, na które sobie pozwalamy. Pierwszy poziom, na którym funkcjonujemy i od którego właściwie to wszystko się zaczęło, jest poziomem biologicznym. Jest to poziom funkcjonowania naszego mózgu. Nasze zmysły dokonują, czy funkcjonują w obrębie pewnego rodzaju bazy biologicznej, bazy genetycznej. Ten rodzaj myślenia o sieciach neuronalnych jest oczywiście dla biologów bardzo bliski, ale on też bardzo silnie ewoluował w ciągu ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Od takiego myślenia, w którym geny miały być rodzajem planu domu, który potem jakiś rodzaj ekipy budowlanej realizuje. Oczywiście myślenie tego typu powoduje, że możliwe jest, że zakładamy jakiś rodzaj modyfikacji związany z nieprawidłowym materiałem, czy też jakimś zaburzeniem samego wykonania, ale generalnie owe geny miały funkcjonować w obrębie jednoznacznej relacji z tym, co jest efektem ich działania. Dzisiaj myśli się o materiale genetycznym w inny sposób. Myśli się o nim raczej jako o bardzo skomplikowanym przepisie kulinarnym. Przepis kulinarny to coś innego niż plan, drodzy Państwo, ponieważ jest to droga, opis drogi, która jest realizowana. Na każdym etapie takiego przepisu podejmowana jest w pewnym sensie decyzja, która ma konsekwencje w jakości tego, czym będzie ostateczny wypiek. Ja w tym miejscu najczęściej podpowiadam, że gdyby na przykład mnie i którejś z pań bądź panów siedzących na sali, którzy celują w wypiekach ciast, przekazano ten sam przepis kulinarny i obdarzono nas tą samą kuchnią i produktami, to zapewniam Państwa, że tylko jedno z tych ciast byłoby jadalne. Nie byłoby moim, a przecież przepis byłby identyczny. I w pewnym sensie tak jest z genami. Nawet te fundamentalne elementy, które, czy też cechy biologicznie warunkowane naszych ciał, które wydają się jednoznacznie związane z materiałem genetycznym, tak naprawdę z nim związane w pełni nie są. Ale podstawa funkcjonowania naszego mózgu to przecież dopiero strukturalna jakość, od której to wszystko się co prawda zaczyna, ale nie kończy. Jej działanie w obrębie układu funkcjonalnego naszego umysłu to też przecież tylko pewien aspekt jego istnienia. Struktura jest unikalna, ale nie tylko z powodu materiału genetycznego, również z powodu tego, mamy jeszcze pewne techniczne problemy, tak? Ale również z powodu tego, w jaki sposób ten materiał jest następnie realizowany. Nasze ogromne mózgi pracują, drodzy Państwo, warto myśleć i wiedzieć. Po pierwsze, same zmysły powodują pewnego rodzaju, czy tworzą pewnego rodzaju, czy są zaangażowane w pewnego rodzaju selekcję informacji. Już sama struktura narządów zmysłu oraz droga przetwarzania informacji zmysłowej powoduje, że część tej informacji tracimy, że dochodzi do swego rodzaju wyboru. Od oczywistych jakości związanych z tym, że po prostu nasze zmysły nie odbierają wszystkiego, co mogłoby być potencjalnie nośnikiem informacji środowiskowej. Mamy przecież pewne zakresy widzenia, słyszenia i tak dalej. To jest jedna strona medalu. Druga polega na tym, że sama struktura dróg nerwowych, dróg percepcyjnych też jest związana z bardzo silną selekcją. A to znaczy, że ostateczna informacja, która trafia do ośrodkowego układu nerwowego, to jedynie niewielka część tej, która mogłaby być potencjalnie informacją środowiskową. Vilianur Ramachandran, o którym jeszcze będę wspominał, przeprowadził kiedyś, to jest taki amerykański badacz indyjskiego pochodzenia, neurobiolog, przeprowadził kiedyś obliczenia, stosunkowo proste, ale znaczące w obszarze naszych pytań. Mianowicie spróbował sprawdzić, jaka jest relacja pomiędzy liczbą włókien, które doprowadzają informacje z układu percepcyjnego, z narządu zmysłu, do ośrodkowego układu nerwowego, a liczbą włókien, które komunikują poszczególne części układu nerwowego pomiędzy sobą, tego ośrodkowego układu nerwowego pomiędzy sobą. I okazało się, że na jedno włókno percepcyjne przypada aż 10 milionów włókien komunikacji wewnętrznej. A to, drodzy Państwo, w pewnym sensie oznacza, że mózg mówi głównie do siebie, o sobie i dla siebie. Że ten model rzeczywistości, który on nam proponuje, bo w końcu jest to model,
Wielokrotnie już w różnych aspektach mieli Państwo zapewne okazję zderzyć się z tego typu twierdzeniami. My nie oglądamy jak kamery rzeczywistości. My tworzymy sobie w pewnym sensie rzeczywistość na drodze pewnych funkcji mentalnych i my głównie zajmujemy się jako istoty posiadające układ nerwowy, posiadające mózg, tworzeniem owego modelu. A informacja z zewnątrz powoduje nam, pozwala nam się jedynie od tej rzeczywistości obiektywnej za bardzo, drodzy Państwo, nie odkleić. A to oznacza, że reprezentacja tego, czym jest dla nas rzeczywistość zewnętrzna, zależy głównie od naszych doświadczeń. Zależy od tego, co wewnątrz owego mózgu się znajduje. Zależy od naszej wcześniejszej wiedzy, od naszego obycia w przestrzeni. No i oczywiście jako gatunek społeczny wiemy doskonale, że zależy również od tego, w jaki sposób te komunikaty społeczne do nas docierają. Ten rodzaj myślenia o sytuacji, w której się znajdujemy, projektowany czy przesuwany w stronę myślenia edukacyjnego daje możliwość rozstrzygnięcia czy też opisu wielu zjawisk, które są związane z edukacją, a które z innej perspektywy czasami opisuje się trudno, słabo albo niedokładnie, albo nie rozumiemy, dlaczego tak, a inaczej się dzieje. Państwo właściwie znają te odsłony biologicznego podejścia czy neurobiologicznego podejścia do edukacji. Cóż możemy wyjaśnić, odwołując się do owego biologicznego podłoża? Przede wszystkim takie zjawiska jak międzypokoleniowe, różnice w ocenie nowych osiągnięć technologicznych. Wiążemy je głównie z tym, że sieci nerwowe, ludzkie, mózgi, rodząc się zbyt wcześnie, będąc jeszcze w trakcie życia prenatalnego, już po okresie urodzeniowym, zderzają się z środowiskiem społecznym, środowiskiem technologicznym i to technologiczne środowisko ma ogromny wpływ na to, jaka będzie ostateczna jakość owych sieci neuronalnych. A, drodzy Państwo, technologia to coś, co rozwija się gwałtownie, co rozwija się szybko, szczególnie w dzisiejszym świecie. A to oznacza, że sieci nerwowe dzieci, które rozwijają się w jakimś konkretnym środowisku społecznym, cywilizacyjnym, technologicznym, będą mogły reagować na wyzwania, reagować na cechy owego środowiska, na które nie mogły reagować mózgi rodziców, bo wtedy jeszcze tej technologii nie było. My i nasze dzieci jesteśmy dobrym przykładem, często do tego się odwołuje. Większość z nas, ten pierwszy etap wrażliwy, to najczęściej jest utożsamiane z pierwszymi 5 latami życia, ten pierwszy etap naszego istnienia na Ziemi przechodziliśmy bez kontaktu z technologią informatyczną. Nie mieliśmy na to szansy. Nasze mózgi nie mogły reagować na poziomie struktury na jej obecność, bo jej po prostu nie było. Natomiast większość naszych dzieci już rozwija się w obecności tej technologii. I ich mózgi, ich sieci neuronalne, kształtując się w tym pierwszym, bardzo wrażliwym jeszcze okresie, mają na to szansę. W efekcie, drodzy Państwo, obserwujemy to, co obserwujemy. Owe starcia mentalne, chociaż nie tylko mentalne, czasem mają one znacznie bardziej dramatyczny charakter pomiędzy nami a naszymi młodszymi podopiecznymi, ponieważ oni najchętniej w tej technologii utonęliby całym sobą. My natomiast mamy, zwróciliście Państwo uwagę, do technologii swego rodzaju wrodzoną, oczywiście używam tutaj przenośni, niechęć. Czy zastanawialiście się Państwo nad tym, dlaczego przeciętny dorosły człowiek, kiedy widzi technologię informatyczną, szczególnie w rękach dziecka, to odczuwa znaczący dyskomfort. I bardzo rzadko ten rodzaj reakcji związany jest z jakimś głębokim rodzajem przemyśleń, lektur, czy też bezpośrednich doświadczeń. Kiedy my widzimy coś takiego, po prostu w nas pojawia się tego typu reakcja. Żeby Państwa przekonać, gdybyśmy sobie wyobrazili dwa obrazy. Jeden z nich to dziecko, które kilka godzin dziennie ćwiczy grę na pianinie. A drugie to takie, które kilka godzin dziennie gra, ale wiecie Państwo, na odpowiednim sprzęcie. I teraz nasz obraz, mentalny obraz, ów model rzeczywistości w obu przypadkach, to pierwsze dziecko jest przyszłym wirtuozem, który ćwiczy, rośnie i będzie sprawiał nam przyjemność i będziemy z niego dumni. To drugie natomiast, wiecie Państwo, jak byśmy zareagowali. A jestem głęboko przekonany, że skrzywienie kręgosłupa obu tych dzieci będą medycznie nieodróżnialne. Więc dlaczego? Oczywiście to nie chodzi tylko o kwestię postawy, ale ta naturalna jakość związana jest z tego typu uwarunkowaniami. Ryzykowne zachowania nastolatków, te z kolei związane z bardzo silną przebudową mózgu w okresie nastoletnim, okazało się, że owo zamieszanie neuronalne jest
czy daje projekcje na właściwie wszystkie typy zachowań. Od irracjonalnego zachowania, od braku zdolności tworzenia trwałych związków przyczynowo-skutkowych, aż po zaburzenia chociażby snu, które też związane jest właśnie z tego typu zjawiskami. Ograniczanie pamięci roboczej, kolejny element, który nam się w tą układankę wyjaśnień neurodydaktycznych gdzieś tam komponuje. Pamięci roboczej, która pozwala nam, tak zresztą jak na początku Państwu to pokazywałem, widzieć tylko niewielki fragment rzeczywistości. Być w sytuacji podglądania rzeczywistości w pewnym sensie przez dziurkę od klucza. Kiedy w danej chwili patrzymy na świat, widzimy tylko niewielki jego wycinek. Oczywiście nasze genialne mózgi, komunikując się wewnątrz obszarowo, tworzą modele całości, ale to są modele następcze. To są modele, które są sumą doświadczeń. Natomiast w danym momencie widzimy niewiele. Efekt, kiedy prowadzimy samochód, a ktoś do nas zadzwoni i rozmawiamy przez bezpieczny komunikator, powiedzmy sobie, głośno mówiący, to wydaje się, że jesteśmy bezpieczni. Ale wiecie Państwo, że wcale tak nie jest. Kiedy ktoś nas zagada, możemy przejechać zjazd z autostrady, chociaż jeździmy tam przez całe życie i nigdy nam się to nie zdarzyło. Ponieważ nasza pamięć robocza, nasze bieżące przetwarzanie jest niewielkie, jest bardzo ograniczone. Wpływ stresu, szczególnie tego stresu silnego na funkcjonowanie poznawcze, jest kolejnym przykładem analiz, które mogą nam tutaj dać pewne możliwości w obszarze neurodydaktycznym. Ta sytuacja, która znana przecież wszystkim nauczycielom, powtarza nam się, no niestety dosyć często, być może częściej niż byśmy chcieli. Sytuacja, kiedy dobrze przygotowany uczeń, uśmiechnięty od ucha do ucha, bo kiedy wyrwaliśmy go do odpowiedzi, a on był przygotowany, jest to dla niego szansa. Niewielki eustres, który on wtedy odczuwa, powoduje na początku fizjologiczną mobilizację i on idąc do nas, do odpowiedzi, myśli sobie, bo rzadko mówi, ale myśli sobie na pewno, fajnie w sumie, że nauczyciel mnie zapytał, bo będę mógł się wykazać. Jest to taki pozytywny rodzaj podejścia, ale doskonale Państwo wiecie, że w tym materiale, który on ma przyswojony, zawsze znajdzie się taki maleńki fragment, no, który jest trochę słabiej osadzony i trochę słabiej oswojony. W efekcie, kiedy mamy pecha trafić akurat na ten element, stres u tego dziecka rośnie. A stres jest wrogiem jednej z najbardziej podstawowych, fundamentalnych struktur związanych z przetwarzaniem i odtwarzaniem informacji, jaką jest hipokamp, a właściwie hipokampy, bo to parzyste struktury w naszym mózgu. Rośnie stres, spada potencjał hipokampów, natomiast uaktywniają się inne obszary naszego mózgu, takie jak wyspa, takie jak ciała migdałowate, które zajmują się innym sposobem widzenia świata, związanym ze wstrętem, ucieczką, unikaniem i agresją. A więc, drodzy Państwo, u takiego człowieka młodego, który jeszcze przed chwilą postrzegał świat i zasoby swojej pamięci na bazie hipokampu, który oczywiście związany jest również z układem nagrody, zmienia się w obserwowanie świata, w którym dochodzi do sytuacji raczej uaktywniającej jego ciała migdałowate i wyspę. Z perspektywy praktycznej sytuacja jest fatalna dla niego, drodzy Państwo, bo rosnący stres obniża aktywność hipokampa, a ten jest niezbędny, żeby sobie cokolwiek przypomnieć. Każde następne pytanie, które my zadamy temu młodemu człowiekowi, dla niego subiektywnie będzie pytaniem dużo trudniejszym. A więc prawdopodobieństwo, że odpowie na nie poprawnie, spada, a stres rośnie. No i wiecie Państwo, to jest ten moment, kiedy mamy tego młodego człowieka, który po trzech pytaniach jest już w permanentnym dysstresie, czyli praktycznie nie ma dostępu do zasobów pamięciowych, a my w tym momencie oczywiście mu przychylni, próbujemy go wyciągnąć za uszy. I tu się zaczyna stawianie tak zwanych pytań, no właśnie, znacie to Państwo, nie? Rzucamy mu koło ratunkowe. Pytania są banalne, coraz bardziej trywialne i coraz bardziej przeraża nas milczenie tego młodego człowieka. Jak on może tego nie wiedzieć, mówimy. No może, drodzy Państwo, ale to nie jest kwestia zasobu jego pamięci, tylko stanu jego mózgu i braku dostępu do owych zasobów. Kiedy my, powiedzmy, że tematem naszych lekcji czy tego, czego od niego oczekujemy, jest zestaw, ja wiem, miast europejskich, powiedzmy stolic europejskich, w końcu ostatnie, zadając pytanie ratunkowe, pytamy tego nieszczęśnika, no to powiedz nam chociaż, co jest stolicą naszego kraju. I wiecie Państwo, czym się to kończy? No to dziecko w pewnym momencie przerażone albo właściwie zamknięte mówi Gniezno, Kraków. Czy to znaczy, drodzy Państwo, że to dziecko nie zna odpowiedzi na to pytanie? Oczywiście, że zna, a właściwie ta odpowiedź jest
czy leży w zasobach pamięciowych, ale struktura, która za te zasoby odpowiada, a właściwie za dostęp do nich, już jest nieaktywna. I w tym momencie, szanowni państwo, o cokolwiek zapytamy tego młodego człowieka, to niestety on nam już nie odpowie. To jest sytuacja, która dziwi nas na poziomie dydaktycznym. Natomiast jeżeli popatrzymy na to z perspektywy neurobiologii, no to mamy pewną odpowiedź, tak? Mamy pewną podpowiedź, co się dzieje, dlaczego i ewentualnie co z tym zrobić. Sam stres i kwestia wpływu jego na procesy edukacyjne, na procesy poznawcze, ale w tym obszarze procesu edukacyjnego są niezwykle ważne. Ten horyzont spojrzenia na edukację my przywykliśmy nazywać neurodydaktyką, neuropedagogiką. Szczerze mówiąc, już nawet sami twórcy owego sposobu podejścia, mam na myśli na przykład profesora Joachima Bauera, zaczynają podpowiadać, że może byśmy troszeczkę już przestali redukować całe zdarzenie edukacyjne do samego mózgu. Ostatnio usłyszałem od niego takie stwierdzenie, że może byśmy już przestali się skupiać na szkole przychylnej mózgowi, a wrócili do szkoły przychylnej uczniowi. I to ma, drodzy państwo, sens również na poziomie biologicznym. Ponieważ no, mózg jest oczywiście tym narządem, który z perspektywy edukacyjnej jest dla nas fundamentalnie ważny, ale nie jest jedynym obszarem fizjologii czy biologii człowieka, którą warto wziąć pod uwagę w momencie, kiedy o edukacji myślimy. To jest kwestia innych odsłon związanych chociażby z pracą układu pokarmowego, związanych z ilością wody w naszym ciele. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale pierwszym objawem pragnienia w sensie fizjologicznym, czyli zbyt niskiego poziomu wody w tkankach, wcale nie jest pragnienie w rozumieniu takim, jakim my go znamy, czyli uczucie pragnienia. Pierwszym jest spadek potencjału przetwarzania informacji. Jest spadek uwagi, jest spadek fokusu uwagowego, tak jak powiedziałem, jest wreszcie zawężenie możliwości pamięci roboczej. I to jest pierwszy objaw. Zanim jeszcze dziecko wie, że jest spragnione, już mamy pewne tego typu zjawiska. Być może więc bylibyśmy już, oczywiście cały czas mówię być może bylibyśmy już w momencie, kiedy warto byłoby pomyśleć o czymś nieco szerszym niż ujęcie neuro. Może o jakimś rodzaju biodydaktyki, chociaż oczywiście to nawet nie jest na dzisiaj propozycja. Ale drodzy państwo, umysł to oczywiście nie tylko fizjologia, nie tylko mózg. Chociaż są i tacy, którzy do fizjologii neuronów spróbowaliby ten umysł sprowadzić. Nawet jeżeli nie będziemy szukać daleko w obszarze transcendencji, to już na poziomie systemowym jednak tak nie jest, bo przecież podłoże biologiczne, owa delikatna neuronalna sieć, która jest warunkowana w sposób, o którym tu mówiłem, jest dopiero bazą, jest dopiero podłożem. Tym, co nas tak naprawdę, drodzy państwo, konstytuuje jako gatunek, i to, tym, co dało nam te możliwości, jakie mamy, jest oczywiście system kulturowy. Zdolność do wytwarzania i przekazywania kultur jest naszym najsilniejszym aspektem przystosowawczym i to ona właściwie decyduje o tym, gdzie jesteśmy. Z biologicznej perspektywy nasz gatunek nie miałby szans, gdyby na pewnym etapie swojego rozwoju, tutaj oczywiście nie będziemy przywoływać powodów, bo same w sobie oczywiście ciekawe, zajęłoby nam to zbyt wiele czasu, ale te powody, jakie by nie były, dały nam bardzo specyficzny rodzaj odpowiedzi środowiskowej, właśnie dały nam kulturę. O sprawności jednostki, poza oczywiście biologicznym backgroundem, o którym już mówiłem, decyduje jednak nie tylko to, że uczestniczy w jakimś konkretnym kontekście kulturowym. To jest oczywiście ważne. My jesteśmy zanurzeni w jakimś określonym środowisku, w środowisku kulturowym, ale za funkcjonowanie jednostki, tego umysłu, który jest rozwiązaniem problemów środowiskowych, decyduje głównie aktualny zbiór informacji kulturowych, które ten umysł zawiera, aktualny w danej chwili. Tego typu spojrzenie, szanowni państwo, przyświecało twórcom pewnego nowego sposobu myślenia o kulturze. Mówię o memetyce, mówię o latach 70., głównie o książce Ryszarda Dawkinsa, Samolubny gen, w ostatnim rozdziale tej książki, w tamtym pierwszym wydaniu, 11, proponuje on określenie mem dla opisu jednostki kulturowej informacji o wartości przystosowawczej. No bo zwróćcie państwo uwagę, że kultury w pewnym sensie można traktować jako systemy, które będąc zbiorem informacji, wytwarzają pewnego rodzaju konkretne zestawy
działające w postaci umysłów ludzkich. Memy, oczywiście, nie mając sensu jako pojedyncze informacje, tworzą rodzaje koalicji, które będą funkcjonowały w przypadku konkretnych osób. Warto więc przez analogię z kontekstem genetycznym pomyśleć o takim zbiorze terminów podstawowych. Mamy więc memotyp, który byłby odpowiednikiem genotypu, tak? Czyli aktualnym zbiorem memów u konkretnej osoby. To ten właśnie memotyp w danym momencie będzie decydował o tym, co potrafię. Mempleksy natomiast to zbiory memów, które w kulturze dotyczą określonych sytuacji, zdarzeń, rozwiązań, określonych kulturowych elementów, zbiorów. Zwróćcie Państwo uwagę, że mempleksy nie muszą siedzieć w jednym umyśle. Mempleks dotyczący na przykład biologii rozwojowej, psychologii ewolucyjnej czy samej memetyki jest ogromnym zbiorem informacji. Najprawdopodobniej nikt z badaczy zajmujących się tym tematem nie posiada całego mempleksu memetyki. Niemniej jednak są one rozmieszczone już w tym przypadku w postaci zbiorów konkretnych memów w umysłach różnych memetyków, którzy dzięki tym zbiorom mają konkretne możliwości. Oczywiście całość zestawu kulturowego będziemy określać w memosferą czy infosferą. Będzie to kultura, dana, w której jesteśmy zanurzeni. Nas jednak, proszę Państwa, interesować będzie przede wszystkim memotyp. Dlaczego? Dlatego, że to on decyduje o sprawności jednostki i na niego mamy wpływ my, ludzie, którzy zajmują się transferem kulturowym, bo czymż jest proces edukacji? Proces edukacji jest niczym innym jak przekazywaniem informacji kulturowej, czyli z perspektywy memetycznej transferem memetycznym. Podstawowe cechy owego memotypu mocno go już różnią od genotypu. Po pierwsze, drodzy Państwo, genotyp uzyskujemy raz, wtedy, kiedy dochodzi do zapłodnienia. Natomiast memotyp jest w ciągłym ruchu. Zmienność i plastyczność memotypu jest jego ogromną szansą, jego ogromną przewagą nad genotypem. To powoduje, że to nie biologiczna ewolucja adaptatywna, która dla większości innych organizmów jest fundamentem przystosowania, jest nim również dla nas. My pozostawiliśmy swoje geny daleko w tyle. Nasza biologiczna, genetyczna ewolucja jest bardzo wolna. To nie znaczy, że nie następuje. To nie znaczy, że jej efekty nie mają wpływu na nas. Przecież przez ostatnie 15 minut pokazywałem przykłady tego wpływu biologicznego podłoża. Ale tym, co bezpośrednio decyduje o możliwościach konkretnej jednostki ludzkiej, populacji ludzkiej, zbiorowości ludzkiej, są jednak memotypy owych ludzi. Zdolność adaptacji jest oczywista. Jeżeli on jest zmienny, będzie tyle wart, ile zbiory memów w konkretnym środowisku. Do tego za chwilę jeszcze wrócimy. Jest oczywiście zależne od swojej historii. Jak genotyp w ujęciu historii ewolucyjnej, tak memotyp w przypadku historii osobniczej. Przyswajamy memy w pewnej konkretnej kolejności, przyswajamy je od konkretnych ludzi i one budują pewnego rodzaju zestawy funkcjonalne. No właśnie, ta hierarchiczna budowa powoduje, że tak jak powiedziałem, pojedynczy mem, pojedyncza informacja kulturowa, co prawda nie ma znaczenia, ale mogą one budować zbiory. Zbiory, które w sumie w przypadku działania poszczególnych umysłów ludzkich będą kompetencjami. Bo drodzy Państwo, w pewnym sensie można powiedzieć, że mem, a właściwie zbiór memów do ludzkich kompetencji ma się mniej więcej tak jak gen do cechy, fizycznej cechy, którą reprezentuje. Bez pewnego określonego zbioru memów my nie będziemy w stanie uzyskiwać pewnych konkretnych kompetencji. Czy my, próbując wytworzyć pewne kompetencje, pewne umiejętności u naszych uczniów, zdajemy sobie sprawę z pełnego zbioru niezbędnych do tego memów? My takiej analizy najczęściej nie prowadzimy. Pytanie o to, jakie konkretne zbiory memów powinny znaleźć się w umysłach młodych ludzi, żeby ta kompetencja była możliwa, no, jest pytaniem, które z perspektywy klasycznej edukacji wydawało, czy klasycznej dydaktyki wydawałoby się zbędne, bo przecież mamy pewnego rodzaju program, mamy pewnego rodzaju zaprogramowaną ścieżkę i zakładamy, że realizacja całej owej ścieżki daje nam pewność, że te memy się tam znajdą. Państwo doskonale wiecie, jak ta pewność ma się do rzeczywistości szkolnej, tak? Szczególnie wtedy, kiedy mamy programy, które musimy gdzieś tam integrować na różnych poziomach kształcenia. Kiedy przeciętnego naszego ucznia zapytamy, czy coś już było robione, nawet wtedy, kiedy wiemy, że było, to odpowiedź naturalna, że się tak wyrażę w szkole i w układzie edukacyjnym, brzmi jak?
Oczywiście nie. Oczywiście nie. To, drodzy Państwo, niekoniecznie znaczy, że memy, te konkretne, o które my pytamy, się nie znajdują w umyśle młodego człowieka. Znaczy to, że kompetencja ich integrowania w tym obszarze, który nas w danym momencie interesuje, nie powstała. Ponieważ, jak już wcześniej pokazałem, memotyp wartościowy jest poprzez swoją hierarchię. Innymi słowy, sama obecność zbiorów jeszcze nie wystarczy. Dystrybucja memów, drodzy Państwo, podlega w takim ogólnym opisie podstawowym prawom doboru naturalnego. Memy są po prostu selekcjonowane. Selekcjonowane w tym rozumieniu, że kiedy znajdują się w przestrzeni kulturowej, dokładnie środowisko, w którym odbywa się owa dystrybucja memów, będzie decydowała o tym, które memy przetrwają i w jaki sposób będą przyswajane i wykorzystywane. Mem jest, drodzy Państwo, potencjalnie oczywiście istotny dla każdego człowieka. Potencjalnie może mieć znaczenie, ale spośród memów, które atakują nas każdego dnia, przecież nie wszystkie stają się częścią naszych memotypów i nie wszystkie nawet powinny stać się częścią memotypów. Muszą więc istnieć pewnego rodzaju prawa, które pozwalają nam w tym gąszczu memetycznego środowiska się odnaleźć. Jakie to są powody, dla których mem może mieć dla jednostki znaczenie? Po pierwsze, kompetencja, w której tworzeniu uczestniczy, mogła się przydać memotypowi w przeszłości. Taka sankcja doświadczenia daje rzecz jasna możliwość weryfikowania owego memu jako sensownego i przydatnego, ale drodzy Państwo, jedna zasadnicza rzecz jest tutaj ważna. To jest możliwość, która związana jest z obecnością memu w memotypie. To znaczy, żeby wiedzieć z doświadczenia, że mem jest przydatny, to trzeba go przyswoić. A więc nie będzie on sposobem na weryfikację i odpowiedź na pytanie, przyswajać czy nie. Będzie w tym momencie bezużyteczny. Druga sprawa, oczywista z perspektywy ewolucyjnej. Jeżeli mem bądź zbiór memów jest w środowisku użyteczny, bezpośrednio użyteczny, no to oczywiście warto go przyswajać. Problem użyteczności w szkole jest poważnym problemem. Dwa rodzaje sytuacji sprzyjają przyswajaniu informacji, a więc budowaniu kompetencji memetycznych. Pierwsza, natychmiast wykorzystam. Czyli wiem, że w danej chwili, kiedy przyswajam mem albo ktoś proponuje mi jego przyswojenie, w tym momencie jest on użyteczny, albo jestem w stanie dokładnie określić, kiedy i do czego ta kompetencja, czyli ten zbiór memów mi się przyda. No a wiecie Państwo, kiedy pojawia się to fundamentalne, niestety już dzisiaj głośno zadawane w szkołach pytanie, uczniów oczywiście, po cóż mi to będzie potrzebne, no to jak my jesteśmy w stanie odpowiedzieć? Bo ci się to przyda, tak? No tak, no to jest najbardziej uczciwa odpowiedź, drodzy Państwo. Tylko problem polega na tym, że w tej odpowiedzi nie mamy informacji kiedy i do czego. Kiedyś ci się to przyda i jeszcze być może ci się to przyda, tak? A w takiej sytuacji, drodzy Państwo, ten drugi sposób weryfikowania pozytywnej jakości memotypu niestety się nie sprawdza. No bo jeżeli nie jestem w stanie określić tu i teraz, kiedy i do czego przyda mi się jakaś kompetencja, to po prostu mi się nie przyda. I w efekcie tu i teraz nie następuje tendencja do przyjmowania memów. Szkoła musi wybrnąć z sytuacji tego problemu, tego błędnego koła i wybrnęła. Bo drodzy Państwo, jeżeli nie ma żadnego innego powodu do tworzenia kompetencji bądź przyswajania memów, no to szkoła musi sobie ten powód zbudować. Co jest tym powodem, drodzy Państwo? Ależ oczywiście. A więc budujemy środowisko, w którym dane memy opłaca się przyswajać. Ale powodem, dla którego opłaca się je przyswajać, nie jest jakikolwiek kontekst środowiska społecznego sensu stricto, czyli zewnętrznego społecznego środowiska, tylko jest kontekst szkoły. W efekcie, drodzy Państwo, napotykamy na dwa problemy. Po pierwsze, ci, którzy dobrze sprawdzają się w układzie społecznym szkoły, to znaczy dobrze sprawdzają się jako uczniowie, jak Państwo wiecie z doświadczenia, nie generalizuję, ale nie zawsze spełniają pokładane w nich w szkole nadzieje. Mamy ucznia, mamy wychowanka, który w szkole radzi sobie super, świetnie, same piątki, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie jest dobrym uczniem, tak? My pokładamy w nim duże nadzieje.
Czasem zwykle, czasem nawet zbyt duże, to jest inna sprawa. Ale problem w tym, że oni najczęściej tych pokładanych nadziei nie spełniają. Poza szkołą bowiem ten powód, dla którego warto było cokolwiek przetwarzać, przyswajać i budować kompetencje, po prostu nie jest aktualny. Nikt nam w życiu codziennym nie robi sprawdzianów. My przyswajamy tylko te informacje, które są nam potrzebne. Rzecz w tym, drodzy Państwo, że w naszym gatunku kluczowym sposobem weryfikowania jakości memów jest ta trzecia możliwość. Jest drugi człowiek. Obserwując drugiego człowieka w działaniu, jesteśmy w stanie określić, czy memy, które posiada, są czy nie są sensowne. Jeszcze do tego wrócę, Szanowni Państwo, ponieważ to będzie najważniejszy aspekt mojej dzisiejszej wypowiedzi. Tak naprawdę w gwałtownie zmieniającym się świecie, którego nie jesteśmy w stanie przewidywać, te dwie pierwsze, ja je jeszcze raz pokażę, te dwa pierwsze sposoby, czy te dwa pierwsze warunki no są właściwie niedookreślone. Bardzo trudno jest je wykorzystać. One właściwie tracą wartość. Natomiast ta trzecia nie. A to oznacza, drodzy Państwo, że kluczem do odpowiedzi na pytanie, czy konkretne zbiory memów warto, czy nie warto przyswajać, jest człowiek, który te kompetencje i te memy posiada. No bo zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli uda mi się zaobserwować człowieka, który posiadając pewne memy radzi sobie w środowisku, które jest dla mnie ważne, to znaczy, że memy, które on posiada, no, są w tym środowisku przydatne, tak? Są w tym środowisku sensowne. A to oznacza, że warto go słuchać, że warto na tego człowieka zwrócić uwagę jako na źródło memów. Oczywiście źródłem memów zawsze pośrednio czy bezpośrednio jest dla nas człowiek. Człowiek, drodzy Państwo. Jeżeli przyłożymy miarę memetyczną do szkoły i spróbujemy w ten sposób o niej pomyśleć, no to zaczynają się tutaj mnożyć problemy. Pierwsze pokazaliśmy. Kwestia sztucznego skłaniania młodego człowieka do przyswajania memów w takim, a nie innym kontekście, to jest jedna sprawa. Ale propozycja szkoły teoretycznie i potencjalnie jest rzecz jasna, sensowna, a przynajmniej powinna być. Powinna być godna zaufania i mówiąc szczerze, godna zaufania dla młodych ludzi jest. Chociaż nam się wydaje, że dzisiejszy młody człowiek, drodzy Państwo, właściwie to niechętnie odpowiada na zapotrzebowania w tym względzie rodziców czy nauczycieli, to sytuacja wygląda dokładnie odwrotnie. Ci młodzi ludzie bardzo nam ufają. To, co my im proponujemy, jest dla nich ważne, dlatego że my im to proponujemy. Czy Państwo kiedyś zastanawiali się nad tym, dlaczego młody człowiek w szkole uczy się rozwiązywania równań kwadratowych albo przebiegu mitozy bądź mejozy? Czy Państwo mogą sobie wyobrazić, że w tym momencie, w którym on jest, w tym momencie jego życia, te informacje mają dla niego same w sobie, a więc jako memy, jakąkolwiek wartość? W zdecydowanej większości przypadków nie mają, drodzy Państwo. To dlaczego ten człowiek młody to robi? Czy Państwo się kiedyś nad tym zastanawiali? Tak, on to robi dla nas, dokładnie. On to robi dla nas i z powodu nas, ponieważ my mu pokazujemy te memy jako memy warte przyswajania. Wrócimy do tego jeszcze, ale chciałbym jedno zdanie. Rzecz w tym, że zawartość memetyczna, pojemność memetyczna programów szkolnych rośnie. To, co myśmy musieli wiedzieć w szkole, na przykład z biologii, to tylko ułamek tego, co trzeba z biologii wiedzieć dzisiaj. Natomiast my dalej jesteśmy przekonani, że rola szkoły jest taka, jaka jest i że jest możliwe spełnienie jej wymagań. W efekcie tak naprawdę, drodzy Państwo, naciskamy w sensie presji na tych młodych ludzi znacznie bardziej niż nasi rodzice, mówię o relacjach pokoleniowych już, a nie prywatnych, niż nasi rodzice naciskali na nas. W efekcie wzrostu presji i praktycznie niemożności spełnienia wymagań dorosłych ci młodzi ludzie nie radzą sobie. Być może niektórzy z Państwa wiedzą, to może ponury moment, ale to musi wybrzmieć. W 2017 roku mieliśmy w Polsce najwyższy od 25 lat odsetek samobójstw wśród nieletnich. I spirala się nakręca. I to nie dotyczy tylko naszego kraju. To dotyczy praktycznie całej Europy. Wygląda na to, że bardzo mocno naciskamy, że wymagania rosną. Te wymagania głównie związane z oczekiwaniami dorosłych w stosunku do dzieci. To powoduje, że owe dzieciaki po prostu nie radząc sobie z tymi wymaganiami, no sięgają czasem po rozwiązania tego typu. A przecież z perspektywy
o której tutaj mówimy, programy nauczania są, drodzy Państwo, no właśnie, z naszej perspektywy, ludzi, którzy je tworzą, ewentualnie no, w jakiś sposób akceptują jako dorosłe osoby, jest to swego rodzaju propozycja. Ale z perspektywy tego, co jest perspektywą odbiorcy, ta propozycja nie może być inaczej weryfikowana tylko poprzez nas. Bo, drodzy Państwo, weryfikować można memotypy. Weryfikować można ludzi funkcjonujących w konkretnym środowisku. Natomiast programy i tak dalej to są martwe obiekty. One nie funkcjonują w przestrzeni. Ich się nie da zweryfikować. Możliwe jest to, co tu Państwu pokazuję. To oznacza, drodzy Państwo, że program z biologii, program nauczania biologii nie może być motywem przyswajania informacji, bo jest martwym zbiorem informacji, martwym obiektem. Natomiast tym, co może być powodem przyswajania tej informacji, jest nauczyciel z biologii, jest osoba, istota, memotyp. Mówimy czasem, zadaniem biologa, przepraszam, że biologia, ale jesteśmy na Wydziale Biologii, więc ciągle się będę przyklejał do tej biologii, ale to dotyczy oczywiście każdego innego przedmiotu. Mówimy czasem, zadaniem nauczyciela jest zainteresowanie ucznia biologią, fizyką, chemią i tak dalej. To, drodzy Państwo, z perspektywy, o której tu mówimy, nie jest możliwe. Tego się nie da zrobić. Można natomiast zainteresować tego młodego człowieka sposobem, w jaki tym przedmiotem interesuje się jego nauczyciel. I to jest motyw, który jest dla umysłu tego młodego człowieka uchwytny. To jest powód weryfikacji. Niech będzie pozytywnej. Tylko zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz, że to zmienia funkcję nauczyciela w szkole. Przestaje być dawcą informacji, która ewentualnie może lub nie być atrakcyjna dla ucznia jako informacja, a staje się właściwie elementem kluczowym. Staje się podstawowym obiektem, który na bazie obserwacji którego, na bazie oceny którego ten młody człowiek będzie decydował, czy warto, czy nie warto tej biologii się uczyć. I to, drodzy Państwo, jest widoczne. Często na poziomie szkoły podstawowej czy na poziomie szkoły gimnazjalnej młody człowiek interesuje się jakimś przedmiotem, a potem idzie do następnej szkoły albo zmienia mu się nauczyciel. Zwróćcie Państwo uwagę, jak bardzo często zmiana nauczyciela powoduje zmianę podejścia, jakby następowała rekonfiguracja zainteresowań tego młodego człowieka w obrębie szkoły. Ktoś się interesował biologią w gimnazjum, już nauczyciel gimnazjalny dzwoni do licealnego, do którego tamten młody człowiek trafi i mówi, idzie do ciebie świetny biolog, będziesz mieć z niego pożytek. Już myślimy o jakichś konkursach i innych tego typu działaniach. A potem ten młody człowiek się pojawia i nagle się okazuje, że mu przeszło w ciągu przerwy wakacyjnej, tak, że już się tą biologią tak nie interesuje. Często, drodzy Państwo, powodem tego i tej zmiany jest zmiana nauczyciela. Zmiana podejścia, zmiana osobowości, zmiana systemu weryfikacyjnego. I jeszcze, drodzy Państwo, na koniec jedna rzecz. Ja wiem, tekstu jest tu dużo, ale chodzi mi o to, żeby się troszeczkę Państwo też w tym, na tym zatrzymali. W ewolucjonizmie, a właściwie w takim myśleniu o doborze naturalnym funkcjonuje pojęcie również doboru sztucznego. Darwin stworzył sobie, czy opisywał dobór sztuczny jako model działania doboru naturalnego. To jest taka sytuacja, w której człowiek z jakiegoś powodu, najczęściej arbitralnego, myśli o pewnych cechach, a więc zbiorach genów, które te cechy warunkują, jako o czymś dla niego ważnym. No i co robi hodowca? Hodowca doprowadza do specyficznej, kierunkowej selekcji owych genów. Arbitralnie je wybiera, a następnie powoduje, że środowisko, w tym przypadku dob płciowy, będzie decydował, czy będzie tak skonstruowane, że dojdzie do reprodukcji, do wsparcia owych genów. Problem tylko w tym, że w efekcie otrzymuje on rasę na przykład zwierząt hodowlanych, która będzie dla niego ważna, ponieważ będzie ona posiadać konkretne cechy, na których mu zależało. Problem tylko w tym, że większość genów, drodzy Państwo, nie dotyczy i nie funkcjonuje w obrębie warunkowania jednej tylko cechy. Najczęściej geny mają wpływ na wiele cech. A to powoduje, że jeżeli wesprzemy arbitralnie wybrany zbiór, to zaburzymy rozwój całego systemu. W efekcie otrzymujemy rasę zwierzęcia, które pod względem cechy, która nas interesowała, jest świetnie rozwinięta, ale najczęściej, jeżeli patrzymy na genotyp jako całość, a potem na fenotyp, który on produkuje, czyli już na zwierzę fizycznie funkcjonujące, to nie jest ono na poziomie środowiskowym zbyt doskonałe.
W skrajnych przypadkach, drodzy Państwo, te świetne zwierzęta hodowlane nie mogą sobie poradzić bez ingerencji hodowcy. Tak? Trzeba je po prostu wspierać. Gdyby je wypuścić w środowisko charakterystyczne dla ich przodków, to najczęściej nie dałyby sobie rady. To jest jakby oczywiste, drodzy Państwo. Ale popatrzcie, że jeżeli te analogie mają chociaż częściowy sens, a myślę, że mają, to czym jest szkoła i taki rodzaj funkcjonowania, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni? W pewnym sensie szkoła jest miejscem, w którym wybieramy pewne arbitralne zbiory memów. Po co? Czy dlaczego? Dlatego, że wymyśliliśmy sobie, że tworzone przez nie kompetencje są ważne i zawsze będą ważne. To jest kwestia naszego przekonania o tym, co będzie w przyszłości. Przekonania, które w dzisiejszym tak gwałtownie rozwijającym się świecie jak nasz jest absolutnie nieuprawnione. Wiecie Państwo, o przyszłości na pewno można powiedzieć tylko jedno, że nic o niej na pewno nie można powiedzieć. W efekcie nasza predykcja jest bardzo ograniczona, a systemowa, strukturalna, transmisyjna szkoła ignoruje ten fakt. Zwróćcie Państwo uwagę, my wybieramy memy, my wybieramy zbiory memów, my wybieramy tworzone przez nie kompetencje, a potem tworzymy takie środowiska, już o tym mówiłem, na przykład dzięki pewnemu cyklowi sprawdzianów, testów i tak dalej, takie środowisko szkolne, które wykazuje presję na zbiory memów tak, żeby te przetrwały, a inne zostały wyeliminowane. Zapewne dostrzegają Państwo analogię. W ten sposób budujemy memotypy, które w obszarach, które myśmy sobie wybrali i które dla nas arbitralnie są ważne, są sprawne, ale jako systemy nie. W efekcie tworzymy, drodzy Państwo, memotypy zależne. Memotypy zależne od swoich twórców, od swoich opiekunów, co oczywiście sankcjonuje sensowność ich istnienia. To jest trochę okropne, ale w pewnym sensie sztuczny dobór memetyczny, tak jak sztuczny dobór genetyczny tworzy uzależnione od opiekunów, od hodowców genotypy, tak sztuczny dobór memetyczny tworzy uzależnione od swoich twórców memotypy. Po prostu jesteśmy tym młodym ludziom niezbędni i taki jest efekt transmisyjnej szkoły. Oczywiście gdybyśmy byli w stanie zamrozić środowisko, gdybyśmy byli w stanie panować nad tym, jak to środowisko w przyszłości będzie się kształtować, to tego typu mechanika edukacyjna byłaby bezpieczna i dla nas, bo znaleźlibyśmy sankcje swojego istnienia, i dla nich, ale tak, drodzy Państwo, nie jest. Ten rodzaj myślenia, który łączy owe aspekty, które tutaj starałem się Państwu pokazać, to znaczy z jednej strony aspekt biologiczny od neurobiologii czy neurodydaktyki po biodydaktykę, z drugiej strony aspekt memetyczny w tym obszarze, o którym tutaj mówię, można by było, drodzy Państwo, jakoś roboczo ogarnąć w jedną całość, ponieważ zauważyliście Państwo, że mechanizmy, które reprezentują oba te punkty widzenia, są ze sobą spójne i analizując je wzajemnie, można wyciągać spójne, wzajemne wnioski. Może można by nazwać tą propozycję dydaktyką ewolucyjną. To proponuję i na wykładzie, i w książce, którą miałem przyjemność Państwu również sprezentować. Myślę, że ten rodzaj myślenia spowodowałby, że można by na nowo spróbować poszukać odpowiedzi na pytania, które od dawna już w edukacji nie były zadawane. Od prawie 200 lat, Szanowni Państwo, nie zadajemy sobie tych pytań. Po co nam szkoła? Po co właściwie jest szkoła dzisiaj w dzisiejszym świecie? Jaką pełni funkcję? W tym sensie, co my właściwie chcemy uzyskać, wprowadzając młodych ludzi na połowę życia w takie środowisko? Kim jest nauczyciel? Po co on tam jest i jaka jest jego rola? Gdzie leży granica wpływów, czyli prawo do ingerencji w memotypy młodych ludzi? No i gdzie leży granica ich odpowiedzialności? Myślę, że takich pytań można postawić znacznie więcej. Myślę też, drodzy Państwo, że przez te 3 dni wspólnego tutaj funkcjonowania, pracy i myślę, że również dialogu uda nam się przynajmniej niektóre z tych pytań postawić. Myślę, że nie uda nam się na nie odpowiedzieć, bo na takie pytania, Szanowni Państwo, muszą odpowiadać pokolenia. To nie jest kwestia spotkań, to nie jest kwestia debat, to nawet nie jest kwestia pracy naukowej. Na te pytania muszą odpowiadać sobie pokolenia i dopiero wtedy możemy funkcjonować bezpiecznie. To znaczy tak naprawdę w zmiennym środowisku, zarówno biologicznym, jak i memetycznym, nigdy bezpieczni nie będziemy.
i nie powinniśmy być, drodzy Państwo, ponieważ bezpieczeństwo to zbiór memotypowych, pustych systemów, które są efektem doboru sztucznego. Bezpiecznych w niezmiennym, sztucznym środowisku. Nie zależy nam na tworzeniu tego typu memotypów. Nam zależy na tworzeniu memotypów, które będą sprawne zarówno dzisiaj, jak i potencjalnie w przyszłości. Ale to niestety powoduje, że dzisiejsze życie, dzisiejsza jakość i dzisiejszy kontakt z młodym człowiekiem nigdy nie będzie, drodzy Państwo, taki, jakiego byśmy chcieli. To znaczy, że nasze domy, szkoły i miejsca, gdzie starsi kontaktują się z młodszymi, nigdy nie będą w pełni bezpieczne, spokojne, ciche, no i takie fajne, takie nasze i wyłącznie nasze. Ponieważ tworzymy je razem z innymi ludźmi, tworzymy je razem z młodymi ludźmi, a ich sposób widzenia świata bywa czasem dla nas absolutnie niezrozumiały. I to nie tylko z powodu ich etapów rozwojowych, ale tego po prostu, że nasze wyposażenie memetyczne tak daleko jak ich potencjał nie sięga, czego paradoksalnie sobie i Państwu życzę. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję bardzo.